Halo, siemano wszystkim bliska, z tej strony Hades, witam w pierwszym odcinku z Home Warsów, moi kochani. Nowa seria, zobaczymy czy będzie to nowa seria, oczywiście gra, której w sumie chyba nikt albo dużo osób nie ruszyło na polskim YouTubie, a gra jest fajna, jest podobna do Tabza, do Ultimate Epic Battle Simulator, czy jak to tam, nieważne, generalnie mamy kampanię, która nas średnio chyba będzie interesowała, znaczy zobaczymy, jeżeli wam się spodoba pomysł na serię, to polecimy i kampanię. Dzisiaj customowa wojenka. No wojenka, bitwa. Customowa bitwa, pokażę wam z czym to się je, ale gra jest naprawdę super. W sensie mi się osobiście podoba, mam nadzieję, że wam też się spodoba, więc zaczynajmy po prostu. Moi kochani, w ogóle gra polega na tym, że jesteśmy plastikowymi żołnierzykami, czyli czym się każdy bawił, no jeżeli się bawiliście, możecie napisać, dać znać, że nie byłem tylko sam, no nie? Przeciwko wielkiej armii robaków, mrówek, pszczół, szerszeni, cokolwiek, karaluchów. No, więc słuchajcie, w ogóle, tak. Trzeba też zacząć, że jest mnóstwo jednostek, nie? W kampanii to się po prostu odblokowywuje za pomocą... tam za pomocą po prostu upgrade'ów są, no nie, no tutaj mamy po prostu wolne, no mamy mnóstwo tych powiedzmy pojazdów i tak dalej. Zróbmy sobie małą testową bitwę, jak widzicie tutaj po 10 nam idzie. Kilka takich właśnie maskmanów, czyli w sensie tych z, kurde, jak to nazwać, pracuję z wiatrówkami, będzie mi najłatwiej po prostu. Troszeczkę zwykłych żołnierzy z... A, boże, zapomniałem, że to po 10. To 10 tych traków nam wystarczy w zupełności. No i dobra, to będzie taka maluteńka bitwa, żeby wam pokazać na samym początku przeciwko mrówkom. Wiele mrówek będzie i kilka po prostu tutaj właśnie komarów, czy to są muchy, to raczej komarki. No i bez zbędnego gadania zacznijmy. W ogóle to się wszystko dzieje w mieszkaniu, w domu, więc to jest fajne. I w ogóle tutaj można tak kombinować na różne sposoby. Mamy helikoptery, czołgi transportowe, musimy dbać o amunicję naszych żołnierzy. Słuchajcie, tutaj jest tak, stąd wychodzą nasi oponenci, tu jest baza, której musimy bronić, ogólnie musimy bronić tychże też baz. Okej, ile mamy? Aha, mamy 2500 punktów, okej. Więc rozstawmy sobie na początku te wszystkie autka. No i żołnierzy, możemy wszystkich na razie w jednej kupie powystawiać. Tutaj tych maskmanów, w sensie... tych z wiatróweczkami po 10 na każdą ten. To jest właśnie ta faza, powiedzmy, taktyczna, nie? To jest faza taktyczna, gdzie ustawiamy nasze jednostki, no i... o, tu meny tych mam już, o! To tak troszeczkę 2 na 10 bym powiedział. Okej, to tutaj ustawmy z tyłu naszych kumpli. Tutaj lekkich riflemanów. Tutaj też dajmy, tutaj mamy rifleman, was tutaj możemy z tej strony za to ustawić i postawić sobie samochodzik. Troszeczkę tak, no nie chciałem, żebyście tak się ustawili, raczej w ten sposób, taki, wiecie, taki rządeczek bym powiedział. No i tutaj też riflemanów dajmy na całą długość. Ten, dobra, ready, no nie ma co tam zbytnio długo przeciągać tego. Widzę, że tu mamy kilka tych, że tak powiem, 3 rzędy, nie? Naszych jednostek, ale to tam nieważne. No i słuchajcie, słyszę już te owady, okej, pierwsi nasi koledzy. W ogóle możemy też, to jest fajne, że możemy sobie wcielać się w nasze postacie, no nie? Możemy sobie celować, możemy właśnie odgrywać dosyć istotną rolę w, że tak powiem, naszym tutaj, w naszej bitwie. Kurde, mam nadzieję, że mimo, że jest mnóstwo tych mrówek, ci riflemani nie są chyba jakoś zbytnio mocni. Dobra, cofnijmy się naszym kolegom. Tutaj już nasi inni żołnierze zaczynają sobie strzelać. Wyjdźmy z tego i zmieńmy się w naszego kolegę. Ciup, 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 ciup. Dobra, to jest taki Rambo troszeczkę, ile jest tych mrówek. Ej, dobra, stop. Wow. Dobra, przeładuj. Ej, nie wiedziałem, że aż tyle jest tych mrówek. Przegramy pierwsze w starcie, ale chciałem wam pokazać tylko... Chciałem wam tylko pokazać mniej więcej, jak to wygląda sobie. O, dobra, wiecie co? Weźmy z tego, zmieńmy się na... tego Rafemana i spróbujmy... weź przeładuj. I spróbujmy tych komarów troszeczkę zdjąć. Dobra, masz już? O, tak ciężko jest tutaj. A, dobra, weź po prostu strzelaj, nie? Weź po prostu strzelaj. Jak widzicie, no, umierają nam pierwsze jednostki. No, mrówki nie są jakoś mega dobrymi jednostkami. W sensie jest ich dużo. Ja nawet nie wiem, ile jeszcze ich by tu mogło zostać. Ale widzę, że tutaj troszeczkę przegrywamy w starcie. Potrzebujemy małej pomocy naszych czołgów, powiedzmy. No powiedzmy, że czołgów, nie? Możemy się tutaj zmienić. Możemy, Boże, jak się... aha, tak się zmieniało. Tak się zmieniało. O Boże, to jest razy 4, chwila, stop. Dobra, razy 2 to może. O nie, halo, bo oni mi niszczą. Trzeba pamiętać o tym, że oni niszczą nasze te pojazdy, prawda? Dobra, chwila. A ciężko się tym steruje, chwila. Czym jest przód? Dobra, mamy przód. Mamy przód, no i możemy dopomóc naszą armię, tak jak mówiłem, nie? Ogólnie będę się starał robić bardziej epickie walki. No i słuchajcie, ogólnie jeśli wam się spodoba właśnie... O, wygraliśmy. Okej, to właśnie na takiej zasadzie wygląda. Rozgrajmy może troszeczkę no, wiecie, troszeczkę większą bitwę. W sensie z lepszymi jednostkami. Jak widzicie, mamy tu mechy, jakieś czołgi, nie wiadomo co. Ja chętnie te rakiet launchery sprawdzę, nie? Jakieś tu właśnie samoloty. Nie samoloty, kurde, no mnóstwo jest tego. Może mechy, jakieś snajpery, motary jakieś, bo jestem ciekaw, jak to będzie działało. War Machine, czemu by nie? Jakieś działa przeciwko, no jakimś po prostu mocarnym, jakimś Titanus, Gigantusów i tak dalej. Raczej latających rzeczy nie chcę. Ile jest tu w grupie? 14. Dobra, i po prostu battle pointy proszę więcej. Moich jednostek jakby mogłoby być o wiele więcej na ekranie. To byłoby fajnie. No i zaczynamy. Mogłem pokój zmienić, bo ten sam pokój nam się teraz weźmie. Trudno, wybaczycie mi. Słuchajcie, jeśli wam się w ogóle pomysł na serię spodoba i zrobicie dużą aktywność dzisiaj, to wrzucam wam drugi odcinek od razu dzisiaj jeszcze. Możemy się tak umówić. No jeżeli nie, to po prostu podpisujemy tą serię pod randomowo i tyle. Ale myślę, że powinna wam się spodobać gierka. Mi się osobiście bardzo podoba. No i czekamy aż się załaduje. Możemy też tu budować różne właśnie, jak widzicie, zapory, tak? Tylko że niestety nie wziąłem postaci, które są od tego. Ej, no ja jestem ciekaw, jak ci działają, nie? Jestem bardzo ciekawy, jak ci działają. To jesteśmy 10. Snajperzy to ja wiem, jak oni działają. Oni są bardzo fajni. Okej, no okej, jakieś supplyki. War Machine, o kurde. Halo, przepraszam, bo tak... O, się zrespiliśmy w ścianie. Ja chcę sprawdzić, jak to strzela, nie? Jakieś tutaj jeszcze... jak to się nazywa? No te samoloty. Kurde, ja chcę to zobaczyć wszystko w akcji, nie? Ja chcę to wszystko zobaczyć w akcji. Przecież to, co tutaj się będzie działo, to masakra będzie. No nie oszukujmy się. To, co tu się może wydarzyć, to naprawdę wow będzie. Dobra, ustawmy was tutaj. was jakoś tutaj w ten sposób. Tutaj ustawimy naszą Mortal Vehicle. Ok. Wow, patrzcie, lecą rakiety. Lecą rakiety. I czy to jest AOE damage? Wow. Wow, ej, kozak, nie? A tym to ja chcę w ogóle pojechać, nie? Halo, z tej strony przejedź. Wow, a w sumie to nie powinienem tego na pierwszą linię dawać, nie? Ale, no dobra, to weźmy tym, jedźmy, proszę, ja chcę tym jechać. Szybko przejedź, no dawaj, musisz przejechać. Wow, jeszcze te gigantyczne karaluchy teraz się będą tu dawały. Wow, super. A w ogóle mam tu snajperów, zapomniałem o snajperach, trochę useless się stali. Tak przez moment. Dobra, zobaczmy jak z tym się strzela. Wow. Ej, ja chcę zobaczyć jak się tym wszystkim strzela, nie? W sensie, aha. W sensie, no dobra, nie wiem jak się tym strzela, no, ale... Ale tutaj, kurde, strzelamy, twardo strzelamy. I jedziemy naszym war machine'em, kurde. Ej, to są dopiero jednostki, to mogą być super walki. No oczywiście karaluchy nie myślą, tylko lecą tempo. Ja widzę, że tu prócz mnie też strzelają reszta moich tych rzeczy. Ile te karaluchy biją, tak z ciekawości? Patrzcie na ten pocisk tam, jak się zbugował w ogóle. Dobra, i gin, ile one mają HP skubane. Dobra, padł. Padł, dobra, dawaj, bijemy, jeb. Ile bijesz nam? O kurde, dobra, i ty mocno bijesz. Dobra, 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 nieważne. Za mocno jednak bijecie. Troszeczkę tylko za mocno, nie? Tak wiecie, tak tyci, tyci, tyci. Dobra, to w sumie weź się cofnij. Ej, to... A, ile tych karaluchów jest, o nie. O, to jest przegrane, to ja już to wiem, że to jest przegrane. Ale chciałem sprawdzić te jednostki w ogóle, tak szczerze mówiąc. Ej, przecież my... Ej, bo ja jeszcze tych nie puściłem, halo. O, go, 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 myśliwce. Ła, zapomniałem o nich. Go, go, myśliwce. Ej, patrzcie, te karaluchy w ogóle, co się im stało, nie? Się troszeczkę chyba zbugowały. Wow, 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 jak się tym lata! Ej, strasznie ciężko się tym lata, nie? Pciu! Mogę zmienić sobie broń? Nie. Czekajcie i... A, okej, to rozumiem, że jest przeciwko latającym jednostkom! Odbiłem się, myślałem, że się... dobra. In action? A może jakiś atak tutaj zrobicie, co? Tak, wy sobie latacie, nie? Ej, ile to ma wszystko HP, nie? Ile to ma wszystko HP. W ogóle tak, jeszcze mamy tutaj te mechy. Widzę, że troszeczkę ich możemy dać. Wow, ej, ale jakie lagi się zaczynają robić. Kurde. Coraz więcej tych w ogóle wpada, nie? No i tak w ogóle to... Wow, 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 ej, ale tu są lagi, nie? W sensie, no na razy dwa. Tak wyglądają mechy. Ej, mamy laser? Ciekawe, to może być... Dobra, zostawiamy was. W sumie tak troszeczkę was zostawimy. Zacnie, kurde. W sensie, no to okej, nie? Wziąłem po prostu taką strasznie ciężką bitwę, nie? W sensie, no bo te karaluchy mają, no kurde, patrzcie ile one mają HP, nie? Jakiego Oj. Przepraszam was. Jakiego one mają armora jeszcze, nie? No... Wiecie, no czasami jest ciężko, no nie oszukujmy się. No ale no to przegramy na bank. Ale byłem ciekawy właśnie tych innych jednostek, no. Aha, zniszczyły mi war machina. jakie one są kozackie i jakie one są ciężkie, to ja nie wierzę w to po prostu. To ja w to nie wierzę. Statystyki jakieś widzę, że możemy tu zrobić. No, chcąc nie chcąc to przegrałem, nie? Ale nie sądziłem, że te karaluchy aż tak mocne będą, nie? No i to właśnie jest kwestia tego, w sensie no najgorsze jest to, że nie możemy robić układu naszych przeciwników, nie? Tylko to są jakoś tam po kolei wystawiane, ale nieważne, moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę. Jeśli wam się pomysł na serię podoba, zobaczymy jak z waszą będzie aktywnością, więc ja wam dziękuję za uwagę. G2 z kodem HD 3% zwrotu, trzymacie się, no i cześć!